Dobrze, Solku, że już jesteśmy w domu. Tęskniłem za mamusią, Solinką i całą Solinę. Przygody były wspaniałe. Zobaczyłem cudowne krainy, ale ja też bardzo tęskniłem. W domu czuję się bezpiecznie, a dzięki kryształom nie musimy się już bać strasznych, cuchnących soli zamów. Wiesz, synku, mam pewien pomysł. Może spróbowałbyś opisać nasze przygody? Pamięć jest zawodna, a następne pokolenia strzaków powinny wiedzieć, czego można się spodziewać w nieznanych korytarzach. Jakie tam są królestwa, jakie ludzie tam mieszkają? To doskonały pomysł. Może opisałbyś wasze przygody tak, jak opisałeś przygody z Haligurem? Prawdę mówiąc, już zacząłem to robić. A zaczyna się tak. Na ostatniej stronie mojego poprzedniego pamiętnika napisałem o nieszczęściu, jakie na Solilandię sprowadził Haligur. Nielegalny soloń, jakiego wyhodował, zdążył znieść wiele jajek, zanim go złapano. Szukacze rozpoczęli patrolowanie starych tuneli. Wszyscy obawiali się najgorszego. W tunelach mogły się już wylęgać pierwsze solizaury. Skarbnik zarządził nieustanne patrolowanie granic oraz budowę umocnień na wypadek ataku smoków. Jednak nawet to nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa skrzatom i ludziom. Solizaury można pokonać jedynie kryształem mocy. Dlatego skarbnik ogłosił konieczność zorganizowania wyprawy w głąb ziemi na poszukiwanie kryształowej groty. Wspaniale, Solinku! Nie zapominaj o roli i znaczeniu każdego z uczestników wyprawy. O mądrości Tudo, sile i odwadze Henika, znajomości Makrumpona i o Alusi. Dobrze, skarbniku, pamiętam, jak Alusia, chociaż jest tylko małą dziewczynką, zjednała sobie przyjaźń Jarów, a później także Adara, Edy, a przede wszystkim Lunaku, Groma i Luny. A gdyby nie umiejętności Bombona, czytaniu map, skinęlibyśmy marnie w rwących wodospadach podczas podróży do szwaragdowego wody. Żal mi, Agenora, tyle wieków samotności strzeże kamiennego snu jaskiniowych ludków. Tak się cieszył z naszego towarzystwa. Teraz znów został sam. Wspaniale, Solinku. To miło, że myślisz o innych. Powinienem go częściej odwiedzać. A dzięki niedowierzowi Gawikowi możemy wymieniać listy. Jednak najbardziej niebezpieczne było spotkanie z bandą wściekłych stolizawów. Mimo, że już mieliśmy kryształ jasnego promienia, było naprawdę bardzo ciężko, jak cztery zdziczały zębiste smoki. Musiałem z całej siły rzucać kryształami, ale gdyby nie Halis, miałbym duże kłopoty. Miło jest powspominać. A teraz, moi mili, zapraszam was na uroczystą ucztę do mojego pałacu. Chodźmy, wszyscy na nas czekają. Thank you.